Cześć, tu Raf i zapraszam was do odcinka, w którym zaprezentuję grę Smite. Jest to gra MOBA, która mi się strasznie spodobała. Jest po prostu zajebista. Słuchajcie, naprawdę nie ma co więcej mówić o tym. Muszę wam ją pokazać. Tradycyjnie, tak jak już było w poprzednich gierkach, pokażę wam najpierw rozgrywkę, a potem sklep. Na początek może. Jest to gra MOBA, tak jak przed chwilą powiedziałem, bardzo podobna do LoLa, ale w 3D. Ogółem jest tak, że są trzy lane'y, wszystko jest tradycyjnie i gramy bogami, nie czempionami, nie herosami, bogami. Niektórzy bogowie są podobni do LoLa, do tych z LoLa, ale to dlatego, że po prostu w LoLu są wykorzystywane koncepcje bogów, na przykład Anubis to jest, Nasus, Renekton to jest inny bóg egipski, którego nazwy teraz nie pamiętam. I są bogowie różnych nacji tak naprawdę, są egipskie, norskie, zaraz zobaczycie. Dobra, bierzemy Novice Match. Mamy nawet wypisane, ile meczy jest aktywnych. I czekamy sobie w kolejce. Tu mamy przy okazji reklamę nowego czempiona, który niedawno wyszedł. Możemy go kupić. Jak się domyślacie, to jest bóg chiński. Zapewne. Mam troszkę punktów favor. Za jeden mecz tak dużo dostałem, czyli to jest spoko. Dobra, teraz będzie cięcie. I zapraszam was w momencie, kiedy zacznie się gra. Dobra, gra się zaczyna. Klikamy akcept. Jesteśmy gotowi. Wszystkich pięciu graczy zaakceptowało. Bierzemy Kali. To jest nasza bohaterka, którą będziemy grali. Zobaczcie, tutaj mamy tych bohaterów, których da się wybrać. I tych zablokowanych, których nie mamy kupionych. Bierzemy Kali, tak jak powiedziałem. To jest Melee DPS. Bardzo fajny. Zobaczcie. To, co pierwsze rzuca się w oczy, mamy do wyboru Auto Level Skills i Auto Level Items. Jako, że jestem początkującym graczem, to mam to zaznaczone. To jest pierwsze z wielu świetnych rozwiązań w tej grze. Co to oznacza? System sam kupuje nam bronię i system sam ulepsza nam skille. Tak, żeby początkujący gracze nie musieli zastanawiać się, który item jest dobry dla danego bohatera, bo jak wiadomo, na początku to jest duży problem. To bardzo ułatwia wejście w grę, bardzo ułatwia rozgrywkę. Kogo mamy w drużynie? Kali, Ra, Bastet, Artemis i Mir. Artemis jest grecką boginią albo rzymską, nie jestem teraz pewien. Mir jest nordyckim i trzech pozostałych jest egipskimi bogami, czyli chińskiego nie mamy żadnego w naszej drużynie. U przeciwników jest Kali, Wukong, Ra, Artemis i Mir. Podobni. Bo wielu bohaterów nie ma, więc nie oszukujmy się, że jest duża różnorodność. No dobra, jesteśmy w grze. Tutaj jest nasz Minotaur, o którym opowiem pod koniec, jak już będziemy dochodzić do endgame'u. Tu jest nasz Feniks, o którym też potem opowiem. I są towery. Widzicie, jesteśmy na lane'ie. Miałem wam pokazać dżunglę, ale przyznam się szczerze, że nie sprawdziłem, w jaki sposób się dżungluje i wolę nie ryzykować. No może zaryzykuję, zobaczymy. Jak widzicie, myszką steruję... po prostu obracam postać myszką. Jak przytrzymam spację, to myszka się uwalnia i mogę sobie zaznaczać, co chcę. Mogę sobie na mapie pingować. Lewy, prawy. Mamy również sklep, o którym mówiłem przed chwilą i system nam kupił buty. I będzie nam kupował to, co uważa za stosowne, czyli taki proponowany build, że tak powiem. Co tutaj jeszcze mamy? B to jest cofanie, oczywiście. C to jest użycie potiona. 1, 2, 3, 4 to są użycia skilli. Zobaczcie, tam jest chyba jungler ich albo po prostu chciał mnie gankować na samym początku gry. I mamy na lane Ra. Ra jest fajną postacią. Chciałem jeszcze nadmienić, że wszystkie ataki to są skillshoty, nie ma targetowanych czarów. Nie ma, że klikamy i sam się namierza, tylko wszystkie to są skillshoty albo AOE, albo coś w tę stronę. Mamy fajną postać na lane, bo ona będzie stunowała nam, więc ułatwi nam walkę. Minionki oczywiście są, mówię, to jest bardzo podobne do LoLa, ale na pierwszy rzut oka jest lepsze. Nie wiem, jak będzie potem, ale mogę śmiało powiedzieć, bardziej mi się podoba niż LoL. Dobra, co tutaj jeszcze? Jak na razie nic, czekamy sobie na minionki. Miniony przybyły. Chciałem jeszcze powiedzieć, tylko o tym zapomniałem. Jak na razie z rozmów z graczami wynika, że community jest znacznie lepsze niż to w LoLu. Ludzie są mili, uprzejmi, wyrozumiali. Zadawałem pytania o grę i wszyscy mi odpowiadali bez problemu. Spójrzcie na nasz pierwszy skill, który strzela w taki sposób. Zobaczcie. Zadaje jakieś tam obrażenia. To są minionki, które last hitując... Dzięki którym last hitując zdobywamy golda. Ra nas tutaj ciśnie, bo on ma właśnie takie fajne ciosy. A Wukong nas próbuje podejść. Wypijemy potionka, bo straciłem dużo życia. Nie zdziwcie się, jak będę dużo razy ginął.
Gram drugi raz, szczerze mówiąc. Ale jak na razie nie jest źle. Właśnie, moja postać jest bardzo squishy, ale zadaje ogromnego damage'a. Przy pomocy ulta po prostu można się wbić w przeciwników i powybijać wszystko, co się rusza. Ten ult jest odrobinę podobny do tego ulta na przykład Katariny, jeżeli graliście w LoL'a. Czyli taki AOE, który trwa przez pewien czas, ale z tą różnicą, że ja mogę się ruszać w trakcie używania tego ulta. I żaden stun na mnie nie działa w tym momencie. Zobaczcie, ten okrąg, który rzucił na nas Ra, jest też fajnym skillem, ponieważ on leczy sojuszników i atakuje przeciwników. Dobre rozwiązanie co do healu, w jaki sposób powinno się healować w tej grze. Wukong nas próbuje tu podejść. A my sobie farmimy golda. To skitowanie nie jest proste oczywiście, przynajmniej dla mnie, pewnie na późniejszych etapach gry jest troszkę inaczej, bo się wie jak to robić. Ja jak na razie nie wiem. Mamy kolejny skill, nawet dwa, bo nie zwrócimy uwagi. Tak jak mówiłem, system nam sam kupuje, byśmy mogli sobie kupować tak jak chcemy. Nie, to nie jest tutaj. Zaraz wam powiem. K. Możemy sobie kupować, ale mamy auto level, więc nie musimy tego robić. Kolejnym świetnym rozwiązaniem jest, zobaczcie, kliknę V. Spójrzcie, V, F. Right. I widzicie, system automatycznie mówi nam enemy missing right. Wszyscy słyszą, nie trzeba mówić później, że się nie słyszało, nie widziało, nie zauważyło. Po prostu klikamy V i wydajemy komendę defend, retreat, incoming i tak dalej. Oprócz tego, tak jak pokazywałem, możemy pingować na mapce, to też jest bardzo fajne. Ok, pokażę wam kolejne skille. Trójeczka. Robi się okrąg i po użyciu kastujemy takiego skilla, który zadaje damage'a na przeciwników i przy okazji leczy nas. Jedynki teraz nie pokażę, albo w sumie zaraz. Jedynka przyspiesza nasze ruchy i zwiększa nasz damage. Kurczę, to było złe. Widzicie, mana się zużywa. Jeżeli nie chcemy użyć danego skilla, a już go wybraliśmy, tak na przykład, klikamy prawy klawisz myszy i się odznacza. Ten system skill jest bardzo wygodny, porównując na przykład do Warhammer Online. A jak się ta gra nazywała? Tego MOBA Warhammera, nie pamiętam do końca pełnej nazwy. Wrath of Heroes chyba, jeżeli się nie mylę. Tak, tak, chyba tak. System kastowania skilli jest wygodniejszy, bo tam na przykład źle mi było klikać 1, 2, 3, 4 podczas biegania w WSAD. A tutaj nie ma problemu, bo klikam sobie dwójeczkę i kastuję wtedy, kiedy mi wygodnie. A jak kliknę prawy, to odznacza mi ten skill i nie muszę go używać. Tak samo jest z AOE. Zaznacza, klikam prawy, nie muszę go używać. Oj, 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 oj. Prawie zginęliśmy. Ale on też prawie zginął. Mieliśmy ganka na swojej linii i nie zwrócił uwagi, że gank wchodzi. Mamy swoją drogą, mamy już tego ulta, o którym wam wspominałem. Ale na razie go nie używamy. Nasus gankował, znaczy nie Nasus, tylko... Dałem się zabić minionom. Nieważne. Gankował nam... A nie, to jest Ra. Ra nam gankował, myślałem, że to Anubis. Tu mamy Bastet. I się odrodziliśmy. Jest ogólnie ciekawie. Widzicie, jest dżungla, ale ja jakoś nie chcę do niej wchodzić. Boję się, że tutaj coś popsuję. Że mnie minionki zabiją. Oj, zabili nam wszystkich na linii. No co, no co. Próbował między nasze turety wejść. My też w sumie moglibyśmy gankować. Tylko nie ma gdzie, bo tutaj przeciwników nie widzę na mapce. Poza tym naszych sojuszników widać fajnie. Przez ściany tak jakby. I dzięki temu łatwiej jest zauważyć, kiedy ktoś gankuje. Ja to prawda nie zauważyłem za pierwszym razem, ale ogólnie jest łatwiej. Ciekawie to jest zrobione. Wszystko jest dobrze przemyślane. Nie ma tak, że jakieś tam pomysły są głupie czy coś. Jak na razie czegoś takiego nie zauważyłem. Wszystkie pomysły po części oryginalne i bardzo, bardzo przydatne. Rzeczy, których nie ma w LoL-u. Oczywiście są też rzeczy z LoL-a. Na przykład zobaczcie, jak wygląda... Kto nas ostatnio zabił? Wygląda bardzo podobnie co... O Jezu, tutaj zabijają nam. Zobaczcie, ulta. Ulta użyje? Nie, nie użyje. Kurczę. Chociaż mogę w sumie. Ja tutaj w ogóle tracę kile, bo do was gadam. Bym tego Ra mógł zabić. Chcemy zabić Ra? Pewnie, że chcemy. Zobaczcie, używam ulta. Zobaczcie, jaki damage. Jaki damage, proszę państwa. Zginął. Przez ulta nie możemy używać innych skilli w trakcie tego AOE. O, ten ult jest bardziej podobny do ulta Fiddlesticka.
Tak, to jest lepsze porównanie niż Katarina. Teraz je troszkę wyleczymy. I zdobyliśmy przy okazji kilka kili minionów. Mogę wam udowodnić, że system kupowania działa. Itemki i mamy buty na trzecim poziomie już. Czyli on tak kupuje teraz buty, potem jakieś tam jakąś broń, tego typu rzeczy. Dobra, tu pewnie znów będzie cięcie. Nie przyjmujcie się tym, bo nie chcę pokazywać całego meczu, bo one trwają około 30-40 minut, czyli tradycyjnie. Zobaczcie, teraz jestem w dżungli. Nie będę tego potwora zabijał, bo jak miałem, on jest silny. Tylko chciałem wam pokazać, jak to wygląda. Strong enemy. Tak, czyli ty strong enemy nie dalibyśmy rady go sami zabić. Tylko zobaczcie, jak to fajnie wygląda, ta dżungla. Dżungla jest klimatyczna, jest fajnie zrobiona. Może bym wam pokazał, jak się zabija innego buffa, ale nie wiem, czy to jest buff na pewno. Chyba tak, 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 jest buff. Medium difficulty. Zobaczymy, czy go dam radę. Tak, dam radę go zabić. I tak wygląda dżungla właśnie. Niczego nie można było się spodziewać, ale wygląda bardzo ładnie. Dobra, i minionki leżą. Zupełnie jak w LoLu, widać, że tu jest inspiracja tą grą. Ale to jest bardzo pozytywna inspiracja. Według mnie świetny motyw. Teraz będzie teamfight spory, to... przez przypadek klikam E zamiast czwóreczki. Drwiemy ją. Dobra. Razem z Bastet złapaliśmy. Teraz się cofnę, zobaczcie, jak wygląda cofanie swoją drogą. Fajnie, fajnie. Animacje są spoko. Podoba mi się to wszystko. Dobra. Dotarliśmy do Feniksa przeciwników. Feniks jest czymś w rodzaju połączonego tureta i inhibitora. Tylko z tego względu jest to Feniks, że jak pamiętacie, inhibitor się odradza i tak samo Feniks. To jest taki turet, inhibitor, coś w tym stylu. I po zabiciu Feniksa oczywiście dostajemy silniejsze minionki, jak to ma miejsce w przypadku inhibitora. Zginąłem pod Minotaurem, więc może wam powiem, na czym to polega. Minotaur służy jako Nexus. Zobaczcie, my tu spektakujemy jednego z nas, bo ja już wam nie zdążę pokazać, jak ja zabijam Minotaura. Minotaur służy jako Nexus, który się broni i zabicie go skutkuje wygraniem meczu. Oprócz tego Minotaur jest silniejszy, jeżeli zniszczyliśmy mniej turetów czy mniej Feniksów. I jeżeli zniszczymy wszystkie, to Minotaur jest bardzo słaby, bardzo łatwo go zabić, ale teraz też nie było problemu, mecz został wygrany. Teraz wam pokażę sklep, więc jeżeli was to już nie interesuje, to nie będę wam, nie musicie już dalej oglądać. Pod koniec oczywiście będzie jeszcze ocena. To jest nasza postać, zobaczcie. Gra ogólnie widać, że jest dla graczy starszych. I... no raczej dla bardzo młodych nie jest, bo tutaj jest dość brutalnie, dużo krwi się leje. Ale jest fajnie, dobra. Nasza postać się chwali, wygraliśmy, głowę trzyma. Widzicie, to nie jest takie bardzo... bardzo bajkowe. Scoreboards. Return to lobby, okej. I teraz pokażę wam sam sklep i również bogów i inne rzeczy. To są wszyscy bogowie możliwi do kupienia. Po najechaniu trzeba chwilę poczekać i on się załaduje. Każdy bóg ma opisane jakieś tam statystyki. Tak, Ranged Mage na przykład. Dragon King of the Eastern Seas. I to jest bóg chiński. Macie opisane jakieś tam jego statystyki. Artemis to jest grecki, czyli Artemida. Sun Wukong to jest chiński bóg. Wszyscy bogowie oczywiście są naprawdę bogami z panteonu jakichś prawdziwych bogów. To jest akurat jakiś hinduski, widać. O, Sobek to jest odpowiednik Renektona, egipski bóg. Odyn, tego na pewno znacie. Jakiś Hel, norski. Bóg podziemia. No, i bogów można kupować oczywiście za albo za walutę w grze, albo za gemy, które się kupuje za prawdziwe pieniądze. Przykładowe ceny gemów to 400 gemów za 7 euro, 800 gemów za 12 euro, 2000 gemów za 20 euro. To są ceny zaokrąglone, bo są troszkę inne. Może zobaczymy, ile skiny kosztują dla przykładu. Takich, jak ja bym mógł kupić, skiny dla Anubisa. Taki skin dla Anubisa, fajny.
Chociaż mi to bardziej wygląda na Ra niż na Anubisa, no ale to jest Anubis. Jaką on by miał cenę? A tego ceny nie zobaczymy, ale możemy zobaczyć sobie dla Ra. Skin dla Ra kosztowałby 400 gemów, czyli 7 euro. Nie jest drogo. Ale w sumie cena jest bardzo podobna do tej ceny w LoLu. Czyli tanio też nie jest. Tak wyglądają skiny, jakie zobaczymy sobie Wukonga. Taki. No skiny bardzo się różnią od tradycyjnych postaci. Ciekawe tylko, czy efekty skilli również się różnią, ale mniemam, że tak, bo... Bo postaci mają zupełnie inne modele. Zresztą sami widzicie. Jeszcze Zeusa zobaczymy. Tak Zeus wygląda. Co tu jeszcze można... Oprócz tego można kupować bogów, tak jak mówiłem wcześniej. Bogowie kosztują na przykład 200 gemów. Anubis kosztuje 200 gemów dla przykładu. A Arachny kosztuje... Również 200 gemów. Albo 5000 favora. Ja po dwóch grach mam 1200 favora, więc to jest... To jest troszkę zbierania, ale nie aż tak dużo. Wszyscy chyba kosztują 200 gemów, szczerze mówiąc. Tak. Czyli jeden bóg kosztuje jakieś 4 euro. To jest cena dużo niższa niż... O, fajnie wygląda. Cena jest dużo niższa niż w LoLu. No. I myślę, że to by było na tyle. Ogólnie, jeżeli macie okazję spróbować dostać skądś klucz, bo to jest closed beta, czyli nie możecie się na nim dostać bez posiadania klucza, to wam polecam. Gra jest naprawdę bardzo fajna. Modele są ciekawe, dopracowane, fajnie zrobione. Fajne jest to, że to opiera się na różnych bogach, różnych kultur. To według mnie jest bardzo duży plus, bo ja lubię takie klimaty. Poza tym rozgrywka jest dynamiczna, dobrze przemyślana, jest wiele fajnych rozwiązań. Warto tę grę sprawdzić i warto zagrać i się wciągnąć, bo mi się wydaje, że jest bardzo, bardzo, bardzo fajna. Oprócz tego mam jeszcze wideo, które możemy obejrzeć i to są poradniki do gry. Możemy albo podstawy obejrzeć, albo poradniki do grania danymi czempionami, znaczy bogami. Nie oglądałem tego szczerze mówiąc, ale jest na przykład pokazane jak grać Arachnę. Może pokażę sekundkę z tego wideo. Mam nadzieję, że będzie widać, bo czasami są takie akcje, że... Chociaż nie, myślę, że nie będzie widać, więc wam tego nie pokażę. W każdym razie poradniki są i są bardzo pomocne podobno. W tych poradnikach nawet jest opisane jak dżunglować daną postacią. Wszystko jest opisane, wszystko jest tak jak powinno być. Świetnie rozwiązanie dla graczy początkujących, którzy mają problem z zaadaptowaniem się w grze. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Link do gry jest na dole. Kod nie wiem skąd wziąć, szczerze mówiąc, więc spróbujcie. Dzięki za oglądanie. Chociaż może... Może będę miał jeden kod dla was. Zobaczymy. Dobra. Zobaczymy potem. Nagram najwyżej vloga i wam to przekażę. Dzięki za oglądanie. Komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia. Cześć!